Jesteśmy na budowie tramwaju do Mistrzejowic, jednego z największych infrastrukturalnych w formule partnerstw publiczno-prywatnych w Polsce. Podsumowanie prac z kwietnia 2024. Dla nas najwygodniej byłoby zamknąć całe odcinki ulic. Za nami znajduje się ulica Młyńska, która jest bardzo skomplikowana pod względem technologicznym do przebudowy. Pod nią znajdują się różne sieci, które niejednokrotnie odbiegają od tych zinwentaryzowanych na dostępnych mapach. Natomiast musimy skupić się również na życiu mieszkańców, na sąsiadujących odcinkach, na funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej, komunikacji indywidualnej, również ruchu pieszych i rowerzystów. Jako dział techniczny wspieramy budowę w zakresie koordynacji międzybranżowej. Mamy tutaj do przebudowy kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, przebudowujemy Sudół Dominikański, teletechnikę, mamy bardzo dużo kabli elektroenergetycznych. Te wszystkie kolizje wymagają ciągłej koordynacji. Nawet teraz, już po zakończeniu procesu projektowego w zakresie stricte podstawowych rozwiązań projektowych, z budowy ciągle wracają do nas zapytania o możliwości zmiany rozwiązań z uwagi na inne warunki terenowe, inną lokalizację sieci w terenie. To wszystko jest niestety bardzo skomplikowane i wymaga bardzo dużego nakładu pracy. Pracujemy również nocy, rozumiemy, że jest to uciążliwe, jednak ze względów technologicznych tu chodzi w szczególności o ogłębienie ścian szczelinowych. Musimy te prace prowadzić w sposób ciągły, aby zapewnić ich odpowiednią jakość i również tempo prac. Przy rondzie Barei znajdą Państwo biuro budowy tramwaju do Mistrzejowic oraz punkt informacyjny. Skontaktować się z nami można również za pomocą formularza elektronicznego ze strony internetowej, za pomocą Facebooka, telefonicznie oraz mailowo.